Zaczynamy nowy film, więc ty możesz już teraz zostawić lajka pod filmem i jedziemy dalej. Kto pamięta, to na koniec zeszłego lata dostaliśmy od Kukirin hulajnogę do testów. Tak wtedy dostaliśmy, faktycznie to nie był nasz zakup, bo wcześniej mieliśmy dwie hulajnogi. Jedna była Kukirin, druga była Kugo, czyli tak jakby wcześniejsza wersja Kukirin. I z obu byliśmy bardzo zadowoleni, bardzo często oznaczaliśmy je na Instagramie i w ramach podziękowania wtedy wysłali nam model G2 Pro, który testowaliśmy nad morzem i który wzięliśmy ze sobą do domu i ogólnie jesteśmy zadowoleni, jeśli chodzi o moją osobę do tej hulajki, bo ona jest dużo słabsza niż te wcześniejsze modele, co mówiliśmy wtedy, i dużo węższa, więc teraz, jak zaproponowali nam, że możemy przetestować jeszcze jeden model, to oczywiście się zgodzi. Ogólnie jesteśmy przeciwni przyjmowaniu współpracy na testowanie sprzętu, bo uważamy, że to nie do końca jest wiarygodne, więc od razu mówię, że to nie jest na zasadzie kupcie sobie taką, bo jest fajna, bo tak pokazaliśmy. My ją po prostu będziemy mieli i będziemy używać, tak jak większość sprzętu, i osoby zainteresowane to polecam po prostu oglądać regularnie, żeby sprawdzić, czy my sprzęt mamy. A na ogół jest tak, że jeśli coś z nami zostaje na dłużej, to znaczy, że się sprawdziło. No tam hulajnogę akurat dostaliśmy i wiedzieliśmy, że ona będzie bardziej przeznaczona dla mnie. G2 Pro model, i od razu zaznaczę, że dla mężczyzny, który jest nieco większym mężczyzną, to się zupełnie nie nadaje, po prostu jest za słaba. Dla takiej kobiety jak ja, gdzie ja ważę 40 parę kilo, to ona faktycznie fajnie jeździ, naprawdę szybko jeździ, długo jeździ na tej baterii, natomiast dla mężczyzny ona się w ogóle nie nadaje, także teraz pokażemy wam model, który mógłby się bardziej przydać dla panów i mamy nadzieję, że Markowi się też. Także mamy ją. Dwa tygodnie już tu stoi. Jeszcze nie otwieraliśmy, tylko rozcięliśmy taśmę, żeby szybciej poszło, więc otwieranie będzie przy was. I zobaczymy, co to. Chociaż no co? Akcesoria standardowo, no standardowo. To, będziemy się skupiać. Fajne jest to, że dają do niej dwie ładowarki. O. Dwie ładowarki dają dlatego, żeby szybciej ją naładować. One mają 58 V, 2A. No to trzeba od razu podpisać. To znaczy, tak, podpisać je, ale chodzi o to, że formalnie lepiej jest ładować jedną ładowarką, bo bateria się tak nie niszczy, ale czasami potrzeba szybciej naładować, więc mamy dwie ładowarki. Są dwa gniazda i wtedy ładujesz dwoma ładowarkami, więc mega, mega, mega. Fajnie i w ogóle. Klucze standardowo, pach, pach. Nie ma czasu, bo zaraz będzie padać pewnie. Jeśli chodzi o styl tych hulajnóg, to wszystkie są robione na jedno kopyto, czyli są takie naklejki. Czarno-pomarańczowe. O, my akurat lubimy naklejki. O, my mamy M5 Pro. G3 Pro teraz i G2 Pro. Maxa brakuje. Cholera. To jest moja pierwsza hulajnoga, tak, którą mam i bardzo jestem z niej zadowolona. No ja jeździłem na Magdy tej hulajnodze i robi robotę. Ta dla mnie jest za słaba, ta G2 Pro. No. G3 Pro ma być niby potworem, więc zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Dobra, mniejsza z tym. Otwieraj botą ten. Patrz. Aha, bo to jest pudełko, bo już ładowarkę wyciągnąłem. Patrz, nawet dają tą dętkę, super, nożyk, ale i jaja. Twój. Nie. Tu był w środku. Dobra. Jakaś pompka. Dobra, nieważne. Sprzęt. To nudne. Wyciągamy. Ważne dla nas było to, że ona ma szerszą platformę, bo tamta ma wąską. Ważne dla mnie było to, że ona jest potworem, ma 2 razy 1200 silniki. Ano, tu są dwa silniki. Dla mnie to jest zdecydowanie za dużo. Twoja ma tylko jeden, bodajże 600, tak? 600 chyba, no. To mocowanie. Naprawdę rewelacyjne, bo tak, nie dość, że jest blokada, już się zablokowało, to jeszcze masz, dokręcasz tak. Więc to już jest rewelacja w porównaniu do wszystkich czterech, za przeproszeniem, trzech tamtych hulajnóg, ta czwarta już jest mega, mega bajer, nie? No tam to było rozwiązane inaczej. W niej jest fajne to, że ona, mówię, ma dwa silniki. Ale ma wysoki ten, ale ona jest strasznie wysoka. No bo to jest potwór. Fajne w niej jest to, że tutaj jest bateria wyciągana. Tu sobie otwierasz deka. Ale ma kod jakiś. Tak, bo tu jest na kod i ty otwierasz sobie deka i wyciągasz baterię. Po prostu baterię zabierasz samą do domu i ładujesz baterię. Nie musisz dźwigać hulajnogi. Ale fajnie. No. To akurat fajne jest. Bo nam... Tylko, że bateria do niej kosztuje tyle samo. No, 1800 no, zł. Są drogie do tych 1800 zł. Ostatnio ktoś sprzedawał za 1300, więc no drogo, drogo. No ale sama hulajka, teraz można ją na promce na Gagbuying wyrwać za 5 koła, nie? 5? Za 5 widziałem już tańsze na Allegro. Ktoś sprzedawał za 4. Ale ta to już jest naprawdę, bo jest jeszcze G2 Max, ale G2 Max jest słabszy od tej. To jest najmocniejsza z tej takiej serii, nie? No wizualnie mi się nie podoba. Jest taka bardzo facetowa. Także tak to wygląda. Widać różnicę. Ta jest taka drobniejsza, czyli dla mnie. Ja sobie, nie, ta mi się w ogóle nie podoba.
Ta też mi się nie podoba. Jeśli mam oceniać wizualnie, najbardziej mi się podoba hulajnoga, którą mam jeszcze wcześniejszą. Model, który pokazywaliśmy kiedyś. Ale Marek jest zadowolony z tej, bo jemu się stylowo podoba. Ona jest taka bardziej właśnie, jak faceci lubią takie gadżety, to ten. Bo ta hulajnoga taka jest niby do max 120 kg, ale tak o, jest masywniejsza, jest lepiej zrobiona, tak moim zdaniem, nie? Jest taka gadżeciarska. Jest bardziej solidna i tak o, ta waży 40 kg, więc to jest jej duży minus, ale zarazem, jeżeli ktoś lubi no, śmigać, co prawda w Polsce nie wolno, w Polsce można 20 km na godzinę jechać, nie? Ta waży 25 kg. 40 i 20, no to jest różnica, nie? No. To po pierwsze. Po drugie, tak jak pokazywałem, mówiłem, znaczy, tutaj można sobie fajnie, czekaj, bo już znowu kod zmieniłem, aha, bo już otworzyłem. I to sobie bierzesz, otwierasz, deka, bateria, wyciągasz jedną wtyczkę, tylko jednym palcem, można, poczekaj, bo ja nie widzę. Widzisz, jak ja mam, o, tu jest uchwycik i wyciągasz baterię i zabierasz ją ze sobą do chaty. No dla mnie to jest mega rewelacja, żadna hulajnoga tego nie miała. Ja do swojej Kugo G-Booster dorabiałem na sztyce, na kierownicę dodatkową baterię. No i tak to wygląda, no że to tutaj można... Co? Bo mi tam weszło. No i tutaj bateria od razu ma dwa gniazda ładowania. Czyli mówię, można ładować dwoma ładowarkami lub jedną. No i super, że to jest na szyfr, czyli nikt nam baterii nie zawinie, chyba że całą hulajkę. Szyfr oczywiście można sobie samemu zmienić. Tutaj się wciska taką igłę i zmienia się samemu kod. Oczywiście to jest zamykane, wodoszczelne. Znaczy pseudo-wodoszczelne. Znaczy wodoszczelne, zawsze się tego obawiam. Stacyjka też ma takie coś. Też ma zamykanie takie... No bo dziwnie stacyjka jest właśnie u góry. No tak dziwnie to trochę jest. No i to, co ten, co ja bym powiedziała... Moim zdaniem lepiej tutaj jest rozwiązane, bo jednak woda nie będzie... No a tutaj kluczyk będzie ci ciężko, tak? Ten. No tak, bo jedziesz... To nie idzie tego wtyknąć. Ciężko to wchodzi. No to jest słabo. Ale widać, że ta hulajnoga jest bardziej też dla takich mężczyzn, którzy są wysocy. Ta. Bo ona ma właśnie bardzo długą tą... To się, nie wiem jak nazywa, i można jeszcze wysunąć, nie? Oczywiście tak, klakson, światła, kierunkowskazy, włączanie, ADS, to nie wiem co to jest. Oczywiście. Tutaj manetka do gazu. No, podobne są, podobne, liczniki są takie same. Tylko mówię, ta jest typowo męska. Ta jest dla kobiet albo dla młodych chłopaków, młodych dzieci. Dla lekkich dzieci, tak do 50 kg max. Bo tak o, ja na tej hulajnodze robiłem 25 km przy wadze 80 kg. A ja mi wyciągło do 42. Do 42 km, ale to myśmy jeździli na najwyższym biegu. Na najwyższym biegu, na trójce. Dużo. A ile ty wtedy miałaś prędkość na niej? Osiągnęłaś 47 km, nie? 47 chyba było max, ale to, no, to było na chwilę tylko, bo ja to się boję. Na prostej drodze na asfalcie. Ja to 20 na godzinę, 25 niby poleci 7 dych, chociaż nie wierzę w to. I tak 70 km na godzinę? Niby. To znaczy, to nie o to chodzi, wiesz. Chodzi o to, żeby mieć zapas, nie? Jak w samochodzie. Dla wariotów. Nie no, formalnie w Polsce nie wolno przekraczać prędkości 20 km. Aha. No, więc to trzeba mieć na uwadze. I tak o, nią można zrobić tą dużą G3 Pro 50 km. Taki zasięg. Ta, ja robię 25 km, Magda robi 40. Mówię, to wszystko jest zależne od wagi. Od trasy, od wagi, na którym biegu i w ogóle, i w ogóle. Więc jeżeli chodzi o specyfikację, ta, czyli Madzi G2 Pro, ma 48-woltowy silnik i 600 W, jeden z tyłu w kole. 18-amperową baterię. Nie wyciągano, nie nic. Mówię, można na niej zrobić 50 km, ale to musi być naprawdę szczupła osoba, nie? Lub 30 taka ten. Ta G3 Pro ma dwa razy silniki po 1200 W, 52-woltowe i baterię 23-amperową. Mówię 70 km, ale tak standardowo to 50 km na tej się zrobi przy mojej wadze 80 kg. Tak myślimy, nie? Bo no. W sumie nie sprawdzaliśmy, ale po prostu wiemy. Ale tak o, mamy je wyciągnięte, więc pojedziemy, przetestujemy, zobaczymy jak to będzie jeździło. I tu nie chodzi o zachwalanie, cukierkowanie. Dostaliśmy, fakt. I mówimy, że dostaliśmy. Więc czy będziemy zachwalać, czy nie, to jeszcze nie wiemy, bo skąd mamy wiedzieć. No, tą twoją mogę powiedzieć, że ja nie zachwalam. To nie jest hulajnoga dla mnie, to nie jest hulajnoga dla faceta. Tak, Marek jak na nią wsiadł, bo no, mamy znaczy, tylko... Znaczy, ja na niej pojechałem. Ja byłem na poczcie, ja byłem w sklepie, ale tak o, ona dla mnie nie ma przyspieszenia. Ona jest dla mnie za słaba. Ale to też wynika z tego, że wcześniejsze hulajnogi mamy mocniejsze, ta, więc miałeś no dużo obraz. Jak przysiadłem się z takiego potwora jak G-Booster, na coś takiego, no to słabo. A
A dla mnie jest okej, tylko że bardzo źle mi się na niej stoi. Czemu? Bo ma bardzo wąską platformę, ja w poprzedniej hulajnodze mam szeroką. Aha, bo ty... I ogólnie uważam, że znaczy powinno się nogi trzymać tak. Bo ty masz tą trzymać, M5 tak. Pro szeroką jak ta, nie? Tak, ale nogi powinno się trzymać na hulajnodze tak, tylko ja, mi kręgosłup po prostu nie wytrzymuje tego i ja po chwili mnie boli, ja muszę nogi mieć tak. Więc w tej hulajnodze jest problem taki, że... Więc jakbym miała kupić sama, to tak jak wtedy mówiłam, gdy pokazywaliśmy tą, że tej hulajnogi bym nie kupiła ze względu na tą platformę, nie? No tak. Kupiłabym tą, co mam wcześniej. Czyli M5 Pro. M5 Pro, a ta mi się nie podoba. No i zaraz będzie gadanie, ale po co wam 4 i w ogóle? Bo tak, dwie mamy nad morzem, które będą z nami też jeździć, bo będą... Bardzo nam się przydają nad morzem. Będą z nami na helu. No. Bo jak trzeba po coś skoczyć, czy przewieźć cały ten towar, to lepiej niż na rowerze. No mega, to nam się przecież tak jak ja całe stoisko przewoziłem ostatnio, no to było super, nie? Ja nie byłam przekonana do tego, bo Marek się uparł, żeby hulajnogę pierwszą kupić jeszcze jak G-Boostera miał, znaczy ma. Ale faktycznie hulajnoga ułatwia. A wiesz skąd życie. Pomysł wziąłem? Od Kowala. Kowal przewoził wszystko, całe swoje stoisko na hulajnodze. A on miał zwykłego Xiaomi. Taką zwykłą, małą tandetą. Małą, ale z żoną jeździł na niej. No tak, ale jakie on towary przewoził na tej hulajnodze. Na mniejsza z tym. Także Madzia poleca szczerze tamtą, M5 Pro, tak? Tą swoją. Tak, tą, którą mam wcześniej. Ja na niej też jeździłem, jest spoko. Tylko, że tam jest, ile tam jest? Nie pamiętam, tam są dwa silniki. Tam jest 1201 chyba. A tam są dwa, nie, tam są dwa silniki. A nie, tam jest z tyłu, jeden silnik 1200. Tak, moja ma dwa razy, nie pamiętam, chyba 1000, jest za dużo tego sprzętu. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Co będziemy dużo gadać? No dobra, uruchomiłem ją. Co to znaczy DS? Double single, czyli silniki, kierunki, światła. Spoko. Mój G-Booster nie miał takich bajerów. No ale jestem zadowolony ze swojej starej Kugo. Od razu napompujemy kółeczka. Jako ciekawostka. I do roweru, i do hulajki, i do motoru. Do samochodu też raczej się sprawdzi, bo to jest do wszystkich takich rzeczy. Kompresor. Jakaś rypa mnie bierze. Kompresor, który jest powerbankiem, z latarką, ze wszystkim. Fajna sprawa, bo małe i to nie jest reklama, tylko też udało mi się wyrwać taniej, więc go kupiłem, bo kompresor dobrze jest mieć ze sobą jakiś spray w uszczelniaczu i w razie czego dopompować sobie koło, no bo jesteś gdzieś na plaży, znaczy przy plaży, czy tam w lesie i nie masz możliwości pójść gdzieś podpompować. Fajne w nim jest to, że on od razu pamięta sobie, ile ma mieć podstawowy, standardowy sprzęt, czyli samochód, rower, tak, tu jest rower, motor chyba, tu jest rower, a tu jest jakaś piłka, tu można sobie włączyć pyk, z tej strony, z tego co pamiętam, latareczkę, dosyć fajnie, mocno daje, w dzień nie widać. I fajne w tym jest to, że tutaj jest odpinany ten wężyk, bo podobno są takie same z Xiaomi, ale one mają na sztywno ten wężyk. A tutaj jest odkręcany, więc można go sobie schować i bez problemu. I do tego jest oczywiście futerał, jakiś taki woreczkowy. A jeśli chodzi o markę, nawet nie wiem, co to jest, jakiś rek kupiony na Allegro. No i ludzie w komentarzach pisali, w opisach, że szkoda, że nie wiedzieli, że wcześniej coś, no, że coś takiego jest, bo te z Xiaomi nie do końca się sprawdzają. Chociaż są podobno bardzo dobre. Nie wiem, nigdy nie miałem. Ustawiłem sobie na rowerek. I dopompowana. Na 3,5 PSI. A tutaj kask. Ten, który kupiłem sobie w nowiźnie za dwie dychy. Wyprany, odmalowany. Jakoś to będzie. Dla Madzi. Nasze ulubione miejsce do testowania takich rzeczy. Fajny asfalcik. Fajny asfalcik na rolki, na wszystko. Przejechaliśmy tutaj i ja jechałem nią i ona jest strasznie mocna. Uważaj. Miałem wziąć ci kask, nie? Po to wymalowałem i zrobiłem. Jest bardzo mocna. Jest mocniejsza. Powiem ci, że jest mocniejsza niż mój G-Booster. No ale ona miała być mocniejsza. I ja jestem w szoku. Ty wiesz, jaka ona jest zrywna? Dobra, jedź. Będę jechać 10 na godzinę. Mhm. Wiesz, gdzie masz przełączanie biegów? O Jezu, jaka ciężka ona jest. No bo odpalasz ją, ale co ty robisz? No. Tu się nie odbijasz. Okay.
Widzę, że klimatyzacja działa. No widzę, że... No, jest bardzo zrywna. Tak samo jest mój G Booster, też jest zrywny, dlatego go nie lubię. No bo tu możesz przełączyć sobie silnik, żeby jeździć na jednym silniku. Aha, bo to były dwa. Tak, ja włączyłem dwa. To jest dla mnie za dużo i jest strasznie ciężka. No jest. Dla mnie jest za bardzo ciężka. To nie jest, od razu uprzedzam, to nie jest hulajnoga dla kobiet, dla delikatnych kobiet, kruchych kobiet. Ona waży prawie tyle co ja, więc... No ty ważysz 45, hulajnoga waży 40. No jest za ciężka, bardzo. Więc ta polecamy, ale tak, dla szczupłych kobiet, nie takich, no... I dla dzieci, nie dla dzieci. Młodzieży. Dla młodzieży. Bo dzieci nie mogą jeździć na takich rzeczach. Nie. Ta jest piękna i chyba się w niej zakocham. Nie, jest naprawdę fajnie, stabilnie się dosyć jedzie na niej. Jest lepsza niż ta moja. I hamulce są fajniej. I czuję, że to jest potwór. Naprawdę. Od i razu też, jak... Też będzie ci żal, że wyjeżdżamy. No bo nie będziesz na niej jeździł. No tak. Zabieramy je ze sobą. No nie, one zostają. Może mamy inny kolor. Te zostają w domciu. Dobra, teraz ja. No i Marek też jeszcze nie ma tego wyczucia takiego. O kurde. Ta jest inna i ten o, kurde. Ruszenie jest taki bardzo intensywny. Bo ta kolejnego jest taka właśnie zrywna, ciężka, stabilna ogólnie. Jakiś traktor jedzie i samochód. Ale jedzie się ogólnie na niej spoko, tylko że no jest za ciężka. Dla mnie zdecydowanie za ciężka. Wracaj człowieku, bo samochód jedzie. No i jak wrażenia? 6 dych zrobiłem. Można było dalej pocisnąć, ale się bałem. Nie mam ochraniaczy, nie mam kasku. Zapomniałem kask wziąć ze sobą. 60 km na godzinę to i tak jest bardzo dużo. No. Jakbyś się wywalił, to byś się zabił. I was running inside of the shadows, like a wolf who was racing the storm. Oh, I believe in the feeling, the feeling, the feeling. I believe. I've got fire inside my blood in my body. I'm ready for anything. Pojeżdżone. Dawno tego nie robiliśmy, więc to była dla nas dzisiaj taka przygoda, a nie taka codzienność, jak mamy na Heru. Jeszcze chcemy przetestować rowery, które wam pokazywaliśmy wcześniej też, żeby sobie pojeździć jeszcze przed wyjazdem nad morze. Bo głupio tak mieć nowy sprzęt i go nie przetestować. Właśnie szkoda to, że nie mamy zbyt wiele czasu i nie dadzą nam dzisiaj tego spokojnie nagrać, także jedziemy dalej. Także podsumowując, wielkim plusem jest ta bateria wyciągana i hamulce hydrauliczne. Robią robotę, naprawdę całkiem inaczej się jeździ, jak na tych zwykłych, tych linkowych, żyłkowych, linkowych. Bo te, no spoko, hamują, ale te robią robotę. Ja nawet za mocno zahamowałam. No. Ja jestem pod wrażeniem. I to nie dlatego, że dostałem. Po prostu mówię jak jest. Tamta jest dla mnie za słaba. Tamta jest dla mnie nieporozumienie. No ale mówię, to jest dla kobiet i dla dzieci, i dla takich nastolatków. I tyle. Jeszcze jedna ciekawostka, która moim zdaniem jest przydatna przy rowerze, hulajce, motorze. Wideorejestrator. Wyczaiłem to na YouTubie u jednego jakiegoś gościa. Tylko jeden polski YouTuber to miał. Rejestrator, który ma dwie kamery i jest wodoszczelny, chlapoodporny i działa sam z siebie, bez zasilania, bo ma baterię w środku. Bateria starcza na 2-3 godziny. To się nazywa X-Beats Everywhere. Także dupy, za przeproszeniem, nie urywa, ale tak, on nagrywa Full HD, w aplikacji można zmienić na 2K i jest dosyć ciekawy, bo przypinasz to sobie do kasku, do roweru, do kierownicy czy do motoru i nagrywasz sobie zdarzenia różne. A zmobilizowało mnie to, bo ostatnio jeden ze znajomych, Piotr Mazur, który... No, z którym się już kumplujemy, można powiedzieć, na Instagramie i wszędzie, miał wypadek motorem, no i nagrał zdarzenie i nie była to jego wina. I sobie myślę, kurde, tak jechać, mówię, hulajką, czymkolwiek, motorem i później musisz ty udowadniać, no, że to nie twoja wina, więc z taką myślą szukałem czegoś, co będzie miało swoje zasilanie i będę mógł to zawsze odpiąć, schować do kieszeni, bo to jest maleństwo, nie? To jest maleństwo. Łączy się z aplikacją przez Wi-Fi, gada fajnie po polsku,
I myślę, że spoko sprawa będzie. No. Tutaj kartę sobie rzuciłem. Można... Początek nagrywania. I bardzo ładnie mówi, głośno. Można włączyć sobie Wi-Fi lub wyłączyć. Jeżeli włączę sobie Wi-Fi, no to łączę się wtedy z aplikacją w telefonie, ściągam sobie wszystkie wideo od razu z tego na telefon, więc mam zdarzenia jakby, no, jako dowód, nie? Od ręki. Taka ciekawostka. Nie reklama, tylko ciekawostka. Więc wszystkich, których boli dupa, za przeproszeniem, no, niech sobie darują. Bo są to rzeczy kupowane za własne pieniądze, ciężko zarobione, albo za... A oczywiście męczę się dlatego, że przy ostatnich filmach dużo tekstów było na temat tego, że nasz kanał się zmienił, że jesteśmy jak sklep Mango. No nie, ja lubię gadżety, lubię technologię i jak coś kupię, to to pokazuję, bo z chęcią sam oglądam takie rzeczy, z chęcią sam wyszukuję, czy nawet takiego kompresora, czy takiego wideorejestratora. Ja, ciężko mi było znaleźć coś takiego na YouTubach, więc pokazuję, dzielę się wiedzą. Jak komuś nie pasuje, maść w aptece na ból D. No i tyle. To jedna rzecz, bo jego można sobie podłączyć pod powerbanka. Powerbanka sobie wrzucasz do torby, na przykład w hulajce, tej takiej sakwy, co masz z przodu, to jest podłączone. Mówię, tu bateria starcza na 2-3 godziny, do 3 godzin maksymalnie, a jeżeli nie, masz podpięte pod to i sobie śmigasz na tym kupę czasu. No, jeśli chodzi o ten wideorejestrator, to od razu dają wszystkie akcesoria, czyli do montażu na kask z przyssawką, nie, z naklejką. Z naklejką i dwoma. Fajny jest ten kabel, bo jak podepniesz sobie pod powerbanka, to on ma od razu taki kabel specjalny z uszczelką, że nie będzie ci się woda dostawała. A tu jakiś pasek chyba na rękę? No co to jest? To wygląda jak do GoPro na rękę. Albo to jest też uchwyt jakiś. Nie będę tego otwierać, no. Ale akcesoria od razu dają wszystkie, także jest cały komplet. No i tak małe jest, że śmiało można trzymać to w rękach i iść kogoś nagrywać, bo masz kamerę z tyłu, kamerę z przodu, nie widać tego jak GoPro i nagrywasz. 3 godziny nagrywania. Spoko.